Krzysztof, ile ty palisz kalorii dziennie? To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Ile pali kalorii koszykarz w ciągu dnia okresu przygotowawczego? W ciągu dnia od 6 do 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca? Czyli musisz zjeść jak 4 zdrowe osoby, żeby sobie to uzupełnić? No, przy dwóch treningach w tapach to wychodzi czasem 7,5 tysiąca. Trzeba dwa dobre obiady, dobre śniadanie, przekąska, druga przekąska. No i dobra kolacja, żeby się zregenerować. Oh yeah. Are we talking about losing control? I'ma show you how we lose control, baby. Watch this. To ty mi powiedz, co tam słychać. Jak ci się podoba po powrocie do bardzo słonecznej Polski z jeszcze bardziej słonecznej Hiszpanii? Powróciłem na tak zwane stare śmieci. Tak jest. Wszystko w porządku, korze się nie zmieniły. Siatki też nie, także... A wysypiasz się w tym roku, czy nie bardzo? Na razie tak. Na razie tak? Nie mam co narzekać. Czyli masz dobrą dziewczynę. Bardzo. Idealne. Tak? Idealne dziecko. Po tatusiu. Ty też nie robisz problemu ze spaniem? Nigdy. Nigdy. Czyli możemy powiedzieć... Ja mogę zasnąć o każdej porze, każdego dnia. Czyli możemy powiedzieć śmiało, że Jarosław Zyskowski nie chodzi na imprezy, prowadzi się najbardziej profesjonalnie w historii tego klubu. Nie ma problemu ze spaniem. 23. Nie ma, dokładnie. Tak. Profesjonalizm, wiesz. W sezonie najważniejsza jest regeneracja. A po sezonie wiadomo, czasami jak są tam jakieś wakacje, to tam już z tą regeneracją można mniej uważać. Nie no, ale... A jak tam mięśnie? Mocno dają chłopaki w kość? No, takie mamy solidne te sesje na tej siłowni. Piotrek nas katuje, także no, wszyscy są delikatnie, że tak powiem, spompowani. Ale no, to jest normalne, no, to jest pre-season. Także musimy się wzmocnić na cały sezon. Teraz mamy na to czas, więc działamy i będziemy gotowi na to, aby grać w dwóch ligach. O, pytam, bo tu przyszedłem, bo zobaczyłem na planie treningów, że jest shooting. Ja mówię, przyjdę, ponagrywam, jak sobie rzucacie do kosza. A po przyjściu Milan Mitrowicz powiedział mi, że no shooting, they are dead. Aha. Także... No, widzisz, niby they are dead dla chętnych, a wszyscy rzucają. Także... Czyli jeszcze jest tam jakaś energia, nie? Bardzo trudno jest tu spotkać kobietę poza meczami. Bardzo trudno zobaczyć kobiety na korytarzach w CRS-ie. Co tu robisz? Co ja tu robię? No, przyjechałam do najlepszej drużyny ze Stalu. Jakby od strony przygotowania motorycznego, by móc zasięgnąć najlepszej wiedzy od Piotra. Wiem, że jest ciężko, jeżeli kobieta jest w koszykówce, w męskiej szczególności, bo wcześniej pracowałam w damskiej i byłam na stażu w tej przeciwnicy Tref Sopot. Może dlatego mi teraz jest łatwiej się odnaleźć jakby w męskim gronie. No właśnie, może powiesz coś więcej o stażach, bo jak tak słuchałem, to odwiedziłaś całkiem poważną tak, firmę. Ostatnio też byłam na kadrze chłopaków U20 przy trenerze Winnickim. I wcześniej byłam w Sopocie właśnie w Trefie. To są dwa takie staże, jeżeli chodzi o stronę męskiej, a wcześniej pracowałam w koszykówce damskiej w Ekstraklasie Uniwersytecie Gdańskim. Okej, okay, powiedz mi, bo gdzieś tam pokątnie słyszałem, że za tobą też kariera zawodnicza na najwyższym poziomie. Też pracowałam, a czyli też grałam, o tak może bym bardziej powiedziała, że grałam, ale to też 10 lat już minęło, jak już jakby zakończyłam swoją koszykówkę. A jak ci się podoba w Zielonej Górze? Co tutaj wyciągasz super dla siebie? Przede wszystkim, czyli jest atmosfera rodzinna, też jest to bardzo ważne. Przychodząc tutaj, wiadomo, że się w jakiś sposób stresowałam, tak? No bo to jednak jest poziom koszykówki na najwyższym szczeblu, tak? Z czego tu wyciągam? No jakby to powiedzieć, od Piotra najwięcej, tak? Bo ze strony motorycznej, jakby można powiedzieć, że Piotra najwięcej staram się wyciągnąć. Gdyż też nie jest łatwo, bo ma dużo tej pracy. Ma dużo nowych zawodników, z którymi musi dużo pracować. Co tu więcej, no? Sama przyjemność, no. Jak ty? Sama przyjemność. Okej, jeszcze jedno pytanie. Jakie widzisz takie najbardziej znaczące różnice pomiędzy pracą z mężczyznami, a z kobietami w koszykówce? Ojej, ciężkie pytanie. Czyli powiem tak, ogólnie z mężczyznami się pracuje lepiej. Nie, że im zadajesz zadanie, oni wykonują.
z kobietami jest troszeczkę gorzej, bo jakby więcej analizują. Są bardziej, mają umysł analityczny, tak można powiedzieć, tak? Kobiety więcej analizują, myślą, są bardziej, u nich bardziej działają hormony, więc tu jest tak, chodzisz, mówisz, robisz, zrobione. A u nas jest tak troszeczkę gorzej, nie? Z kobietami jednak. Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Marty Mar. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sitting cut the blade. And of course it says my name if you wanna rain. To let you know who's finna blow. Always winning, check the scope. I will give the Rocky background for sure. Perfect. Like this, brother. Nikodem Klocek uczy koszykówki Dragana Picza. Da. Da, brate. Tak. Aj! Aj! Watch out by yourself and stay healthy. Let's go. 1, 2, 3! Show you how we lose control, baby. Watch this. Marty Mar. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sitting cut. 27 points. 27 points? Oh my gosh. 27 points. How do you feel after a game like that? I really didn't feel like I made 27, but you know, like you said, feel is really great, and I just want to keep this way if it's possible. Do you think that we can count on performances like that during the season? I hope so. Actually, I'm practicing all day, and I believe in myself, and also I have a lot of confidence, and we will see. But for me, the first goal is a team win. After that, myself goal. How did you like to play here in our arena? Feel is really amazing because we practicing only in a small gym, and actually we came here before 2 days, and feel is really amazing for me. Andy Mazurczak, dzisiaj. Punktów za dużo nie narzucałeś, ale mogliśmy wszyscy zobaczyć, że oczy to ty masz, chłopie, dookoła głowy. Jedna para ci nie starczy, myślę, że masz co najmniej 3. 13 asyst w pierwszym meczu z nową drużyną. To jest coś, co jest niespotykane. Powiedz mi, jak się czułeś na parkiecie? No, czułem się bardzo dobrze. No, pierwszy sparing z nową drużyną.
No jak mam gracze przynajmniej tak jak Apic, albo Nemanja, albo Zyskowski, Meyer, Blembley, to jest łatwo znaleźć ich i oni robią większą robotę niż ja. Ja tylko im muszę podać i oni muszą trafić, to no spoko. Nie, naprawdę fajny mecz, dobrze się czuję i cieszę się, że tutaj jestem. No okej, okay. Mówisz o partnerach, dobrzy zawodnicy, wystarczy im podać, ale z tych 13 asyst to można śmiało powiedzieć, że połowa to no look pasy. Chyba trochę kibice będą mieli okazji do radości z twoimi podaniami w tym roku, co? Zobaczymy. Zawsze lubię podać no look. No jestem, to nie tylko tak podaję, bo żeby tak na jakiś fancy pass, ale to robi coś różnicę defensywnie, nie? Bo nie jestem jakiś wysoki zawodnik, to muszę jakoś użyć oczy, żeby zmylić defensywnie i robię to często. No, lubię no-looki i też dla kibiców będzie fajnie to oglądać. Oby tak było. Co może trener powiedzieć o dzisiejszym meczu? No, czekaliśmy troszkę długo na ten mecz, bo prawie 3 tygodnie, no ponad 2 trenowaliśmy, ciężko trenowaliśmy i spodziewaliśmy się, można powiedzieć, różnej reakcji organizmów zawodników na te nasze ciężkie warunki treningowe. Jak na pierwszy sparring, no ja myślę, że jakieś tam zadowolenie jest. Wiadomo, że masa rzeczy do poprawy, do analizy, materiał wideo. Cieszymy się, że w końcu mamy ten pierwszy materiał wideo, że możemy poanalizować. No, zespół Czech chyba nie jest jakimś mocnym zespołem. Rozmawiałem z trenerem, bo znam head coacha, mieli swoje problemy w tamtym sezonie, w tym też. No, czeskim składem jeden obcokrajowiec dopiero dojedzie, czyli gdzieś tam walczą. Nie jest łatwe. Natomiast my zaprezentowaliśmy się mocniej fizycznie, agresywniej. I to było widać gołym okiem. Cieszy postawa niektórych zawodników, na których liczymy w tym sezonie. Będziemy się docierać, kolejne sparingi pokażą tak naprawdę jakąś tam naszą siłę. Myślę, że to w miarę będzie. Teraz gramy ze Śląskiem Wrocław, najbliższy sparing, później Wałbrzych i jedziemy do Pardubic i później na końcu turniej we Wrocławiu. No, ten sezon coraz bliżej, zbliża się wielkimi krokami. Do 1 września już mało czasu. Jednocześnie dużo, ale też wiemy, że mało czasu. No, cieszymy się z pierwszej wygranej w tym sezonie. Wideorejestratory 24.pl. Tylko sprawdzone kamery samochodowe.